niesamowity ciąg na bramkę opłacił się, co? Bo to były takie sytuacje. No, w zeszłej rundzie, w zeszłym sezonie akurat Szarek mi dał taką sytuację. Dzisiaj akurat Berezowski sam na sam i skrętnie ją wykorzystałem. No, cieszymy się z tego. Teraz idziemy na Wisłę Płock. Tam musimy zapunktować, żeby już mieć pewne utrzymanie. Nie? Fajnie, że mamy te trzy punkty i nie wiem jak tam inne wyniki, ale chyba znaczy na pewno jeszcze nie mamy utrzymania, ale myślę, że w Płocku pojedziemy i tak jak na Zawiszy będziemy walczyć. Mimo tego, że zespół się starał do końca, budował, atakował, ale nie było finalizacji, nie było bramek i dzisiaj przegrywamy spotkanie. Wygrywamy 2-0. Wielki szacunek dla moich zawodników, bo udźwignęli kolejny raz ciężar spotkania. Ja zresztą uważam, że to jest zespół, który ma charakter, na którego warto inwestować i grając te wszystkie spotkania naprawdę pod taką, można powiedzieć, presją, dajemy z siebie wszystko, ale też i staramy się piłkarsko coraz lepiej funkcjonować na boisku i dzisiaj też myślę, że to było widoczne. RMTP New Media.